Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Crash Mind Over Mutant na Nintendo DS. I witamy was już w ostatnim świecie. I cóż, co ja mogę na temat tego świata powiedzieć? Może zanim powiem na temat świata, to zwróćcie uwagę, co ciekawego zmieniło się na tym oto gameplayu. Jak zauważyliście, już nie mam tego standardowego okienka, jakie miałem przez pierwsze 3 odcinki. Można by tak powiedzieć, bo technicznie ta gra miała mieć tylko 3 odcinki, ale musiałem podzielić odcinek drugi na dwie mniejsze części z tego powodu, że po prostu Sony Vegas odmawiał posłuszeństwa, jeżeli chodzi o render. I nawet próbowałem skontaktować się z moim dobrym ziomkiem Zakolnikowym, który chciał również zrenderować ten odcinek u siebie i po prostu wrzucilibyśmy na mój kanał. Ale niestety, no stało się jak się stało, trzeba było odcinek podzielić na części i nic na to, że tak powiem, nie powiem. I to zdanie nie miało sensu kompletnie. Mamy teraz taką dziwną mechanikę z robotami Cortexa, które w zasadzie są rozłożone, dlatego że miały być one pewnie złożone, ale Cortex stwierdził, że nie będzie ich po prostu rozkładał. Czyli musimy atakować złoty owoc Wumpa spin atakiem. Dzięki czemu wygeneruje to nam nowe platformy, dzięki którym dostaniemy się po prostu wyżej. Wyżej i jeszcze raz wyżej. I to jest jeden z moich ulubionych światów. Przyznam, ze względu na soundtrack chociażby, jak i na level design, bo nie jest wcale aż tak źle. Mógłbym nawet zaryzykować i powiedzieć, że jest bardzo dobrze. I ta! To jest ostatni odcinek, moi drodzy. Będziemy kończyli Crasha Mind Over Mutant. I zabierzemy się za Crasha Mind Over Mutant na PS2, czyli ostatnią grę z ostatniego maratonu Crasha Bandicoot. Czyli jeden z najdłuższych maratonów w końcu się skończy na kanale i przyznam, że z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mam trochę mieszane odczucie i jest mi trochę przykro, bo jednak lubię robić te maratony z Crashem, ale też nie można robić czegoś cały czas, w sensie nie można tak długo cały czas robić. W taki oto sposób też pierwotna moja droga do Crasha Insane Trilogy się skończy. Bo technicznie można by powiedzieć, że ten czwarty maraton to coś a la taka droga do Insane Trilogy mogłaby być. Mogła, ale nie musiała. No i zginąłem w bardzo gówniany sposób, ale oczywiście moc edytowania sprawiła, że nic mi się nie stało. I teraz osiedliśmy Rhino Rollera, czyli znanego nam już wszystkim tytana, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tytanów, ale Szelefant jest o wiele lepszy. Moim skromnym zdaniem. I troszeczkę nie widzę sensu, żeby Rhino Roller w tej gierce się pojawiał, tak jakby, okej, okay, cieszę się z tego powodu, ale trochę nie widzę sensu. O, tak bym to mógł ująć. I teraz dostajemy się do rundy bonusowej, o której zapomniałem. Ponieważ okazuje się, że jednak te rundy bonusowe powinno się robić w tej gierce. Ze względu na to, że tutaj, gdy ominiecie tą rundę bonusową, to tak na dobrą sprawę zablokowaliście sobie dostęp do końca gry. Ponieważ tutaj, kiedy przejdziemy, że tak powiem, tę rundę bonusową, to zdobędziemy kostium astronauta. I to jest dosyć ważny kostium. Dlatego, że następne poziomy będą opierały się na grawitacji. I w momencie, kiedy nie masz tego kostiumu, to już jesteś przegrany. Pięknie Crash zagrał, nie powiem, że nie. Bardzo mi się to podobało. Znaczy, pewnie nie tylko mi, ale wiecie, o co chodzi. No i dobra, mamy teraz astronauta, czyli specyfikacje astronauta są takie, że ma high jump oraz longer glide. Nie wiem, czemu chciałem przeczytać slide, a nie glide. I teraz widzicie, jak się prezentuje, że tak powiem, kostium astronauta. I to jest coś, co mi się mega spodobało, jeżeli mam być szczery. Bardzo mi się to spodobało, że zrobili taką koncepcję z kostiumami. No i tutaj oczywiście zamiast Rhino Rollera mamy tego. Mamy naszego fantoma. Którym nie mogę dostać się wyżej, dlatego że tutaj jest troszeczkę inna mechanika, którą zaraz wam przedstawię, dlatego że tutaj robiłem na zasadzie prób i błędów. Ale spokojnie, zaraz odkryjecie, co tam dokładnie jest, jak tam trzeba się dostać na drugą stronę.
Anubis Vicus. No właśnie, Anubis Vicus, a ja na niego kurde Phantom mówię. Kurde, mogę to serio wyedytować, bo to naprawdę mega żałośnie wygląda. Więc jak trzeba się tam dostać? Widzicie tą bramę, gdzie tam u góry są dwa Y? Stańcie sobie tutaj Anubisem. I one się nadświetlą, te literki. Przez co, jak kiedy będziecie atakowali, to wyleci skrzynka z wykrzyknikiem. No i oczywiście nie mogę też, że tak powiem, zapomnieć o skomentowaniu tego, że tutaj minionkami w tym poziomie będą Wudubanis, które, szczerze powiedziawszy, według mnie bez sensu, że się tutaj pojawiają, w sensie nie rozumiem trochę fabularnego pojawienia się ich tutaj, bo po co one tutaj? Wudubanis poza tym moim zdaniem bardziej powinny należeć do takich terenów pokroju poziom Aku Uka 3. A, przepraszam, nie Aku Uka 3, już kurde nawiązałem do skasowanego poziomu z Crasha Twinsanity. Chodzi mi bardziej o Uka 3, wiecie, z Crasha of the Titans. No. No ale tak to, co sądzicie na temat tej gierki? Bo chciałbym znać wasze zdanie, bo ja na przykład osobiście bardziej tę gierkę polubiłem od Crasha of the Titans na Nintendo DS. Mimo że lubię tak samo Crasha of the Titans, to jednak Mind Over Mutant wydaje mi się ciekawszą gierką. Mimo że na początku uważałem, że ta gierka jest trochę gorsza od Titansów, to jednak uważam, że końcowy boss tej gierki mega pozytywnie mnie zaskoczył i ogólnie bossowie wbrew pozorom są trudniejsi i pod tym względem lepsi, szczerze powiedziawszy. Bo to, co zaprezentował nam Of The Titans na DS-a, to jest, jak to się mówi w języku takim, wiecie, w takim troszeczkę innym, to jest polecenie z konsumentem w ciula. Po prostu. Uważam, że tamte jakby konfrontacje z bossami są gorsze. No i praktycznie gierka ma swoje plusy i minusy, tak samo jak i ta gierka. Ale i tak lepiej ogrywać te wersje na konsole stacjonarne. Są moim zdaniem o wiele ciekawsze, ale nie oznacza to, że ta gierka jest jakimś krapem czy jest słaba. Jest po prostu dobra, nawet bym powiedział, że jest lepsza od Titansów na DS-a. I kończę ten wywód, bo cały czas tylko o tym gadam. Pogadajmy sobie na inny temat w sumie. Mamy dzisiaj 28 czerwca, jest dzisiaj 6-lecie, że tak powiem, mojego pierwszego filmiku. I z tej okazji wleciał pierwszy odcinek z Crasha 1 na kanale, więc moje pytanie jest takie, kto go oglądał? Kto się cieszy z tej serii V3? Ogólnie jest mały powód, dlaczego jest ta seria V3. Dlatego, że tak jak tytuł tam mówił, jest to Przeżyjmy to jeszcze jeden raz. Czy tam przeżyjmy to jeszcze raz. Na czym ta akcja polega? Polega ona na tym, że jest to zagranie w trylogię klasyczną Crasha 6 lat po zrobieniu mojego pierwszego let's playa i jest to takie taki powrót do przeszłości, ale z tą różnicą, że jestem już po wydarzeniach, które miały miejsce, czyli wiecie, te wszystkie maratony Crasha. Ponieważ ma to też na celu sprawdzenie, czy po ograniu tych wszystkich Crashy, które ograłem na kanale, łącznie z tą serią, która teraz jest tutaj nagrywana, i Mind Over Mutant na PS2, jestem ciekaw, czy zdanie o trylogii zmieni mi się o jakieś 360 stopni. Sorry, nie jakieś 360, tylko jakieś 180 stopni, bo wiecie jak to jest, czasami można być uber fanem trylogii Crasha, ale zagrasz sobie powiedzmy w takiego Twinsanity czy inne gry i raptem twoja opinia się później zmienia, kiedy wracasz do oryginałów, patrząc, że jednak oryginały mogłyby nie być takie powiedzmy kolorowe, jak ci się wydawało te ileś parę ładnych lat temu. I po prostu chcę zobaczyć, zrobić sobie taki eksperyment, czy u mnie wydarzy się to samo. Czy moja opinia się jakoś zmieni, czy dalej będę uważał, że oryginały są tak świetne, jak uważałem na początku. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wszystko, że tak powiem, się okaże. Czas pokaże, co to będzie. Ja za ten czas właśnie tutaj dostaję się troszeczkę wyżej, jak sami zresztą widzicie. Za pomocą tego posągu Cortexa. Ale było to jednak trochę bez sensu, ponieważ tam na dole był exit, który zaprowadził nas do kolejnej sekcji tego oto poziomu.
Bo tam u góry to praktycznie nic by nie było poza wielką beczką i chyba co jedynie mojosami, ale tutaj pewności nie mam. Niemniej jednak raczej tam nic ciekawego nie było, bo żadnych alternatywnych exitów przynajmniej nie przypominam sobie, żeby tam były. Ale no, kiedyś może tę gierkę ogramy tak na 100%, w sensie, że wiecie, pokażę wam jakby te wszystkie poziomy, które tam nie zostały pokazane w tym let's play, ponieważ ja się skupiłem na poziomach 1-1, 1-2, 1-7, 1-8 i boss. Tak samo jak co każdy świat, czyli było 2-1, 2-2, 2-7, 2-8 boss, 3-1, 3-2, 3-7, 3-8 boss, 4-1, 4-2, 4-7, 4-8 boss, 5-1, 5-2, 5-7, 5-8 boss i finałowy boss. Możliwe, że kiedyś tam te pozostałe poziomy też wam pokażę na jakimś streamie, ale to raczej bym powiedział, że kiedyś, bo w głównej mierze skupiałem się tutaj, żeby nie robić tej gry na 100%, dlatego że nie chcę robić gierki na 100%, kiedy widzę, że jest jeden i ten sam ending. I zanim ktokolwiek mi powie, no dobra, Pomidor, ale technicznie dużo crashy robiłeś na 100%, mimo że nie trzeba było robić je na 100%. Tak, aczkolwiek miałem na to ochotę, a tutaj to tak trochę tę gierkę średnio znałem i też nie chciałem robić, także będę zbyt długo zwlekał z let's playem, bo nie wiem, bo szukam jakichś tam innych ciekawych rzeczy do temat tej gierki. Po prostu wolałem zrobić let's play nie na 100%, żeby kiedyś tam na jakimś streamie zrobić 100% i na trochę dłużej się przy tej gierce zatrzymać, bo jednak jedyne co mnie tutaj ogranicza to, że chcę skończyć ten maraton Crasha, żeby zabrać się za Insane i zrobić tak zwaną podróż do Crasha 4, ponieważ Crash 4 to jest teraz taki temat numer 1, jeżeli chodzi o Crasha. Co mnie dosyć bardzo zastanawia, ponieważ temat Crasha PvP bardzo ucichł. I na pewno nie wiecie, o co chodzi z Crashem PvP, a jeżeli wiecie, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Bo w momencie, kiedy został zapowiadany Crash Bandicoot Mobile, gdzieś tam wyciekły informacje, że miał być jeszcze Crash PvP. I zastanawia mnie, co się z tym projektem stało, bo Crash Mobile był swego czasu bardzo hype'owany, potem wyszedł Crash 4, to o Crashu Mobile praktycznie wszyscy zapomnieli, bo jedyne co się dowiedzieliśmy o Crashu Mobile to, że jest już podtytuł tej gry, czyli Crash Bandicoot On The Run, i na ten temat będzie szykowana pogadanka, spokojnie, ale muszę dowiedzieć się więcej rzeczy, więc będzie wtedy trzecia pogadanka na temat Mobile. I pewnie nie ostatnia, bo zanim gra wyjdzie, to pewnie jeszcze trochę pogadanek będzie o tym Mobile. Bo myślałem nawet, żeby zrobić pogadankę o tym, co w Crashu Mobile występuje, czyli wiecie, tam no jakieś tam różne itemy, bossowie, czy uważam, że na przykład pojawienie się Scorporilli w Crashu Bandicoot On The Run to jest dobry czy zły pomysł. Wiecie, takie trochę spekulacje, trochę taka analiza. No bardziej bym powiedział, że to jest taka analiza tego, co mi się tam podoba, co mi się nie podoba. Ale hej! Jesteśmy coraz bliżej końca maratonu Crasha, więc będziemy mogli, kurde, różne rzeczy porobić, jeżeli chodzi o tematykę Crasha. Tak, jak widzicie, to była dosyć prosta tutaj mechanika w tym poziomie, czyli po prostu musimy atakować posągi z Cortexem, by sobie robić prowizoryczne platformy, dzięki którym dostaniemy się na samiutką górę, a na samiutkiej górze będzie znak, który zabierze nas do kolejnej sekcji, albo ostatniej sekcji, kto wie. Ogólnie nie wiem, czy to skomentowałem, ale wygląd checkpointu jest taki sam jak w Of The Titans na Nintendo DS, co mogliście zauważyć lub nie, jeżeli oglądaliście Let's Plays Of The Titans na DS-a. Też w sumie wygląd checkpointu jest taki sam jak w Crash of the Titans na GBA, albo po prostu na Game Boy Advance, więc tja. Więc wszystkie poziomy mamy zrobione, więc nadszedł czas na konfrontację z Rhino Rollerem. Jestem ciekaw, jak to będzie się prezentować. Swoją drogą, to jest jeden z najkrótszych odcinków z tej serii, bo każdy odcinek z Crash... Nie, dobra. Wróć. Zapominam, że odcinek drugi nie wyszedł w całości, tylko musiałem go na party podzielić, dwa, więc cofam to, co powiedziałem, okej? Okay? Cofam to, co powiedziałem, bo to byłaby głupota w sumie, gdybym to powiedział. No ale jak widzicie, walka z Rhino Rollerem nie jest jakoś super trudna, on po prostu będzie sobie leciał
z góry na dół, praktycznie w lewą i w prawą stronę i co jakiś czas po prostu będzie się zatrzymywał, gdzie będziemy mieli możliwość go zaatakowania. Tyle. Nie ma on żadnych nowych ataków, jest to po prostu nadzwyczajna walka z Rhino Rollerem. Nic więcej. I mini ciekawostka, kiedy zejdziecie z Tytana, to praktycznie w tle będzie ładowało się jego życie, więc pamiętajcie o tym, dlatego że lepiej zachować sobie całe HP na finałowego bossa, bo uwierzcie mi, konfrontacja z finałowym bossem nie należy do najprostszych. Zresztą sami sobie zobaczycie po tym, jak ja będę walczył. Nie była to prosta konfrontacja, ale za to ta gra dostała dzięki temu dużego plusa, bo przynajmniej ostatni boss był trudny, bo to, co się pojawiło w Titansach na Nintendo DS, to jest po prostu szczyt wszystkiego, bo coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ostatni boss powinien być troszeczkę challenge'ujący, powinien być trudny, bo to jest ostatni boss. I taka jest prawda. Teraz w ogóle będzie bardzo ciekawa rzecz, co się stanie z Rhino Rollerem, ponieważ ten debil praktycznie siebie sam znokautuje zaraz. Zobaczycie dlaczego. Patrzcie, ile mu HP zabrałem i zobaczcie, co się teraz stanie. Praktycznie ogień go znokautuje, nie? Proszę bardzo, po Rhino Rollerze. Dzięki czemu zdobyliśmy ostatni klejnot! Rubin! I w taki oto sposób odblokowaliśmy sobie final stage ostatniego bossa. To będzie dopiero uber konfrontacja. A finałowy boss to jest hybryda praktycznie wszystkich bossów. Coś a la Mega Mix. Tylko, że nie tym razem. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem jak ten boss się nazywa. Wybaczcie, że tutaj mam okropny research, ale jeżeli mi się uda, to w sekcji komentarzy bądź w montażu napiszę, jak ten boss się nazywa. W każdym razie to jest hybryda wszystkich tytanów, z jakimi mogliśmy tutaj zawalczyć w grze. Czyli mamy tam hybrydę Rhino Rollera, Anubisa, tego Psycho coś tam, więc Elektrika też pewnie jest jakieś tam hybryda, więc generalnie praktycznie samych potężnych tytanów, no może poza Elektrikiem, bo on do najpotężniejszych to nie należy, przynajmniej ja tak uważam, bo serio, nie uważam, żeby on był jakoś super potężny. Ale konfrontacja polega na jednym i tym samym. Po prostu co jakiś czas ta hybryda będzie nas atakowała różnymi atakami. Czy to praktycznie pięścią zgniatającą, czy właśnie takim ogniem, który nas ma zgładzić. Czy ewentualnie co jakiś czas będzie się Cortex nam wychylał i będziemy musieli go zaatakować. I po zebraniu pierwszego, że tak powiem, punktu zdrowia, jak widzicie tutaj, jak jest ten pasek, to praktycznie zaraz uruchomi się druga walka, gdzie praktycznie ta hybryda sobie całe HP podładuje. Bo jak widzicie, śruba się tutaj wykręciła na samą górę, dzięki czemu on może się teraz podładować. Oczywiście coś takiego będzie ta hybryda chciała zrobić drugi raz, kiedy po raz drugi zjedziecie do praktycznie samego końca HP. Ale nie dajcie się zwieść, dlatego że będziecie mogli potem na tą śrubę normalnie wskoczyć. Dzięki czemu hybryda nie będzie nawet w stanie się wyleczyć. I muzyka, która leci w tle, jest fantastyczna. Bardzo mi się ona podoba. Tak samo jak i w ogóle klimat ostatniej walki. To, co oni zrobili z ostatnim bossem, naprawdę Amaze Entertainment. Że tak powiem... Nie pamiętam, jak to się mówi, że tak powiem. Kurde, Jezu, czemu ja tak... Powtarzam to słowo, że tak powiem. Muszę to naprawdę ograniczyć, bo to serio jest to takie głupie. Nadużywanie jednego słowa. Chylę czule po same kule, chciałem powiedzieć normalnie. Ta i te praktycznie mini portale, czy w sumie takie mini cosie mają nas spowolnić, ale no, coś nie pykło. I tak co jakiś czas miałem akcję z load state'ami, ponieważ
Serio, boss był naprawdę uber ciężki i musiałem co jakiś czas pauzować, ponieważ po prostu nie wyrabiałem, bo chciałem jak najszybciej pokonać bossa i często było po prostu tak, że wykorzystywał pikselkę zdrowia, przez co ja ginąłem, a on jeszcze mógł sobie pożyć. I tak co jakiś czas będą takie specjalne ataki, gdzie z boku pojawi się działko, które będzie miało na celu nas zabić swoim laserowym strzałem. No ale niestety to się nie uda temu bossowi, bo ten boss jest za cienki leszczyk, żeby mu się to udało. I za chwilę będzie koniec, moi drodzy, za chwilę będzie koniec, dosłownie. Teraz będzie próbował nas wessać, ale jemu się to oczywiście nie uda. Dzięki czemu stało się, co się stało i teraz będę mógł wykorzystać ten moment, żeby po prostu go zarżnąć. Jak sami zresztą widzicie. I w taki oto sposób Crash Maneuver Mutant na Nintendo DS został pokonany. Co prawda nie na 100%, ale został pokonany. I to się liczy. Finałowy boss zgładzony. No i oczywiście standardowa cutscenka, gdzie Cortex oczywiście narzeka, że jest to nie fair, bo on chciał chociaż raz wygrać, że to jest jego kolej, bla 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 bla. I tam Aku Aku wraz z Coco i Crunchem postanowią, i w sumie z Crashem, bo w sumie Crash też jest bardzo ważny, uciekną stąd. Przez co, jak widzicie, stacja Cortexa uderzyła o wyspę Wumpa i Cortex tam został zgnieciony przez własną bazę. I w taki oto sposób przeszliśmy Crasha Mind Over Mutant na Nintendo DS, tworzonego przez Radical Entertainment. Czyli nie przez Amaze, tylko Radical Entertainment. I cóż, to by było na tyle. Ostatnia gra Crasha na DS-a została zaliczona, dzięki czemu już nie będziemy robili żadną grę Crasha na Nintendo DS. Ponieważ wszystkie gry mamy już zrobione z tych konsolek przenośnych. Teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na tych stacjonarnych wersjach. Więc, moi drodzy, jak wam się podobał ten Let's Play? Mam nadzieję, że w sposób ciekawy był prowadzony, że był on informatywny, że coś ciekawego mogliście się dowiedzieć. Powiedzcie, co sądzicie na temat tej gierki, bo jestem aż ciekaw, co uważacie. Mi osobiście gierka bardziej przypadła do gustu niż Crash of the Titans na Nintendo DS. A to naprawdę jest dosyć spory zarzut dla Crash of the Titans na Nintendo DS. Więc to była przedostatnia gierka z tego maratonu. Następna gra to będzie Crash Maneuver Mutant na PlayStation 2. Dzięki czemu skończymy ostatni maraton Crasha. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Hej!